Miałam przyjemność uczestniczyć jako prelegentka na debacie dotyczącej śmieci, gospodarki śmieciami. Rzeczywiście temat wywołał dużą dyskusję, mimo że każdy z prelegentów ciekawy sygnalizował stwierdzenia. Ja zajęłam się tymi ekonomicznymi aspektami, czyli właśnie skąd się biorą tak wygórowane opłaty, które ponosimy miesięcznie w naszych gospodarstwach domowych. No i rzeczywiście wychodzi, że będzie jeszcze drożej, nawet w tym roku, na pewno w przyszłym. To, co bardzo mnie tak podbudowało, to taki optymizm nawet urzędów, przedstawicielki z Urzędu Marszałkowskiego, które pokazały, że jest szansa, że nasze społeczeństwo coraz wyższą ma świadomość taką ekologiczną i że zaczynają sobie urzędy marszałkowskie radzić między innymi właśnie z takimi inwestycjami jak spalarnie, które przy gospodarce obiegu zamkniętego to jest prawie zakazane, bo musimy zapobiegać pierw powstawaniu odpadów. Bardzo fajna dyskusja pokazała, że tak samo przedsiębiorcy widzą w tym biznes, gdyż od kilkudziesięciu lat mówię, że odpady były, są i będą bardzo dobrym biznesem. I warto się nad tym zastanowić i właśnie drążyć, rozwijać ten temat. Dziękuję bardzo.